Witajcie, drodzy YouTube'owicze. Myślałem, że cuda się nie zdarzają, ale jednak się zdarzyły. Oto mój wierny przyjaciel Max, który był ze mną na misji w Afganistanie. W obronie mnie stracił ogon. Wrócił do mnie po tylu latach włóczęgi. Odnalazł pana na szczelicy algorytmicznym. Ale słuchajcie, to jest mały pikuś. Ale miałem okazję na zaproszenie mieszkańców Wilkowej być w tej miejscowości. I spójrzcie, co przywiozłem. Mam rota z Wilkowej. No byłoby nie tak, gdyby nie szanował mieszkańców i nie spróbował. Więc przy okazji, przepraszam, wyjdziemy z tego święconego środowiska i przejdziemy do bardziej ekologicznego środowiska. I oczywiście przy użyciu mojego komandorskiego noża dokonam otwarcia. Oczywiście wszystko jest zgodne. Gdyby ktoś mówił, że kurde, plagiat robimy, czy tam monopol polski naruszamy, wszystko jest opieczętowane. A to jest prezent oddzielnych mieszkańców Wilkowi. Przy okazji pozdrawiamy Wilkowy, nie? A teraz dokonamy edukacji. Warunki są polowe. Czy nie będzie tak ostatnio kulturalnie, że on en champamon? Czuję dużo zawartościarki, czyli to będzie wino z bardzo głównej półki. Trzeciorząd siarków odrowy. Trzeba spróbować łyczka. Przymknąłem oczy po to, żeby nie słuchać kolorem. Kubeczki smakowe zadziałały. Delicious. Pozdrawiamy producenta. Gdyby chciał się zgłosić i subskrybować i zostać sponsorem, to zapraszamy. Stronę pan zna. I to było na chwilę na część pierwszego spotkania. Do zobaczenia za chwilę. O, przepraszam. Obiecałem. Serafin. Dziękuję za piękne komentarze. Lordzie, dziękuję. W ogóle Daniel i Damian z Eluzowanej TV za piękny wywiad. A w ogóle specjalne pozdrowienie jest dla pracowników pewnej firmy. JBD chyba wszyscy wiedzą. Jak to latają na cztery kropki? Boża Krówka, Biedronka. Prosili mnie o to, więc chłopaki, ciężkiej, przyjemnej pracy w Biedronce. Pozdrawiam was. Poziomka 13. Nice to meet you. Do zobaczenia w następnym odcinku.